W poprzednim odcinku... Wszystkie Magdy pouciekały z bagażnika, a moje auto jest całe rozbite. Co ja teraz zrobię? Muszę to wszystko pozbierać. Widzę, je wszystkie pouciekały. Zaraz się złapię, chodź tutaj! Chodź, mam cię, trzymam. Magda numer jeden. Gdzie? Dokąd? O, nie mogę, działam teraz koło. Wszystko muszę pozbierać. Drodzy widzowie, to będzie męczący odcinek dla mnie. Magda numer jeden, wracaj z powrotem pod auto. Przegrupowanie, za karę. Wszystkie wrócicie do bagażnika i nie będę was stamtąd wypuszczał. Nie ma nawet takiej opcji. O, królik. One już nie są na hita, widzę. Biegnie w moim kierunku. O, jest niezadowolony chyba. Hops. O kurczę, kolejny strzał nie pomógł. Halo? To wiesz co, no jak potrzebujesz, to idź sobie gdzieś w tamtym kierunku. Coś ciemno się robi. Zaraz trzeba będzie przespać. O, one strasznie potrafią wystraszyć, naprawdę. Dokąd ta... Ja nie mogę, tam jest połowa samochodu. Dobra, mam na to inny pomysł. Spróbujemy tym truchłem razem z dwoma Magdami. Chodź tutaj. Pojechać do tego tam wszystkiego i pozbierać to. Tam też jakaś Magda jest. Czy to nie jest klapa? Zaraz ją znajdziemy. Nie uciekaj. Czy samochód w ogóle jest żywy? Czy to w ogóle działa? 5 litrów. Olej wypił oczywiście. Auto działa. Ała, moje oczy. O wielki Bogu Luxorium, prosimy Cię o dzień, przyśpiesz nam ten czas. Wielki Bóg Luxorium wysłuchał naszych próśb. Widzę z lewej strony, widziałem oczy jakieś. Całą noc samochód chodził, paliwo nie zeszło. W sumie ciekawa sprawa, miałem prawie pełny zbiornik. No i wciąż jest dalej pełny. Minęła cała noc, prawie 8 godzin. Nie wiem w sumie ile to mija czasu. Nie mam nic. Magdy mnie zaatakowały podczas jazdy i wystrzeliło mnie w powietrze. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby iść z nimi w rozejm. O Jezu, to nie jedzie. A, zaraz. To ma napęd na tył czy na przód? Niestety nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego w ten sposób. Na tej drodze ruch uliczny wynosi 0, w sumie 1. Jestem jedynym kierowcą tej drogi, a to kamień jest. Musimy pozbierać wszystko, co nam powypadało, a przynajmniej większość rzeczy znaleźć, bo inaczej słabo będzie. Koło. W sumie najważniejsze będzie teraz koło. Magda! Coś wyście narobiły! Dlaczego to robicie? Nie chcę na to patrzeć. Kontrol nie. To nie. Tak. Magda! Dlaczego mi to robisz? Do samochodu. Ale już! O kurczę, odbiła się i chciała uciec. Jeny, jeżeli koło wymecholiło, to tam jest zbiornik z benzyną. Lot był dość... No... dość spory. A teraz sobie przypomniałem, jak mówiłem... koło zapasowe? Problemy z obciążeniem komputera? No tak, no wyrzućmy koło zapasowe, teraz nie mam nic. Ale poważnie, nie widzę... Koła nie ma nic. Czy da się zamontować Magdę zamiast koła? Niech cierpi teraz. Magda pod kaktusem. Co ty się opalasz się pod tym kaktusem? Do samochodu! Olej musimy mieć, bo jest słabo z olejem, krucho. Magdy, jesteście strasznie lekkie. A co gdyby was tak helem napompować? Wkurzałybyście inne stworzenia, jeżeli jakieś istnieją w tej grze, raczej tak. Skoro UFO już widzieliśmy tyle razy. Dobra, weźmiemy zbiornik z benzyną i spróbujemy przedostać się jakoś pod tamten, bo tam jest jakiś przystanek autobusowy. No bo chyba, że tam jest to koło. Psikacz. O, psikacz jest bardzo potrzebny, żeby móc przywrócić samochód do życia i nie kipnąć na najbliższym jakimś kolejnym niewidzialnym obiekcie wystającym z ziemi. Oleju na razie nie biorę. Musimy jakoś ruszyć auto. Jak już ruszymy samochód, to będzie dobrze. Sprawdźmy, czy możemy zamiast koła zamontować Magdę. Zasłużyłeś sobie na to. Chodźcie tam! Wsiadaj do środka. Sobie chyba nie pojedziemy. Czekaj, tam coś widzę w oddali. To chyba nie koło wciąż. Hej, ty! Tak, tam jest coś też leży, ale to chyba psikacz. Właśnie, psikacz. Rzucałem, kładłem gdzieś psikacz. Trzeba wypsikać. Swoją drogą drzwi też nie mamy. Drzwi nie ma i nie ma też... O, trzeba byłoby przetrzepać całą okolicę. Hej, ty! Tak, ty! Wracaj do samochodu. Robisz mi problemy. Ty i wszystkie twoje koleżanki.
Dokąd to? O, grzeczna Magda, mój gniew już poznała. Czekaj, mam wrażenie, że tam coś widzę istotnego, poza tym psikadłem. Tam coś jest. Tak, tak, psikadło ja widzę, jak najbardziej. Tam idź sobie do samochodu, bardzo dobrze. A, są, proszę bardzo, znalazłem drzwi. Dobra, drzwi są, ale to wciąż nie jest koło. To skoro tak daleko odleciały drzwi, to koło może być... też daleko. Very daleko. Ale mamy drzwi. Mechowy samochód Luxora. Więc jesteśmy do przodu, ale rozejrzyjmy się jeszcze. Może gdzieś tam coś widzę, ale... nie wydaje mi się, żebym ustrzelił dwa króliki równocześnie. Lornetkę też gdzieś miałem, ale oczywiście wyleciała w powietrze. Zawsze możemy rozpocząć jakąś tułaczkę po pustyni. Z racji, że samochód nie działa i nie jedzie. Nie mam pojęcia, gdzie mogło wylecieć koło. No, koło mogło pojechać jeszcze sobie dalej. Pozostaje nam wiara w to, że przy tamtym przystanku autobusowym, który widać, będzie jakieś koło, albo najlepiej to pojazd. Jakikolwiek, może być nawet koło od autobusu. Chyba jednak koło zapasowe trzeba ze sobą wozić, bo jednak jak wystrzeli całe auto w powietrze, to łatwiej jest znaleźć dwa koła niż jedno. O kurde. Nie! Nie, 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 będę tego zbierał jeszcze raz. Nie zabierzam. Odejdź. Nie zbliżaj się do mnie. Idź do kolegi swojego. O, jest zły bardzo. O kurczę, trafiam go już któryś raz i ten dalej do mnie biegnie. Nie rób tego, bo nie zamierzam zbierać po raz kolejny. O, przewrócił się. Bardzo dobrze. No dobra, poproszę te drzwi. Nie jest to co prawda to, czego potrzebujemy dosłownie, ale drzwi też się przydadzą, żeby nie wiało w środku i żeby fanty, które włożymy też do samochodu, nie poznikały nam przypadkowo. Kurczę, no zaryzykować i pójść tam? Chyba będzie trzeba. Benzyna jest. Pilnujcie benzyny, chociaż w takim słońcu może być to niebezpieczne. Momencik, czy coś jeszcze potrzeba? Tam leży olej. Wiecie co, olej to ja jeszcze znajdę wiele razy. Lenistwo mnie zjadło. O nie! Uff, już myślałem, że... niestety nie. Nie jedzie. Wielka szkoda, że nie można zamontować Magdy jako dodatkowego koła. A jeżeli wezmę koło z tej strony i przestawię je tutaj. Teraz obrócimy inteligentnie samochód. Jakoś. On ma napęd naprzód jednak. Chyba. W ogóle to ciężko jest to zrozumieć. Ojej, ale kopci. Ojej. Okej, słuchajcie, bez koła nigdzie nie pojedziemy. Nie ma mowy nawet, żeby pojechać. Musimy więc sprawdzić, czym jest ten tajemniczy obiekt znajdujący się tam daleko. Co ty tu robisz? Kolejna? Słuchajcie, chyba uda nam się... tak. Jeśli tamten obiekt, który tam leży gdzieś, nie będzie to koło, widzę go. To jest Magda! Mam wrażenie, że w oddali widzę Magdę, skoro tak daleko nas rozmekoliło z tym wszystkim, tam też daleko coś widzę, to może być koło. Szybkie rozejrzenie się naokoło. Pustynia. Wszędzie naokoło pustynia, idziemy! Chodź tutaj! Kaktusa rozwaliłaś! Stój! Czego mi się wyrywasz? Nie ma! Jedziesz ze mną! Słyszałaś, Magdo? Idziemy do samochodu. Tam jest. Już, do auta. Ło, jak główką uderzyła kamień. Chcę już jechać dalej, a nie mogę. Idziemy tam. Tam jest przystanek autobus. Kolejna Magda? Jezu, znowu słyszałem piski. Jezu, one są straszne. Wystraszyłem się tego. Słyszałem go gdzieś. Ale je porozrzucało na kilka kilometrów naokoło. Do auta. Albo przynajmniej jak najbliżej. Proszę, niech ten autobus będzie miał koła, bo wygląda, że chyba nie ma. Niestety autobus nie ma koła. Ale może jedno chociaż będzie. Może zapasowe. Halo? Bardzo źle. Nic, a nic. Ani śladów koła. Nie mogę go trafić, nie proszę, nie wechuj mnie. No i co ty chcesz? Ale się wystraszyłem. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że koło może będzie tam. A zła. Pewno wiecie, co chcę powiedzieć. Że trzeba tam iść. Łocholipa. Taki kawał drogi?
No koła chyba nie znajdziemy, cóż, pozostaje nam... Serio mam spróbować tam iść? W drogę! Z kaktusem w ręce, a... Teraz powinien być dźwięk z Minecrafta podczas trzymania... O Jezu, ale ciemno. Jestem już przy budce. Kawał drogi za mną, a mi się tak chce pić, że... Ale już jestem blisko, ojej. 3 days later. O, już jest! Mam nadzieję, że będzie tu cokolwiek. Jakieś koło i wody. Jak najwięcej wody. Woda. Łóżko jest, dobra, łóżko jest. Woda, woda, woda. Tak, woda. No i ta woda się leje. Skąd w ogóle woda w takim miejscu? 48 litrów? Zamknij to. Koło do samochodu osobowego. Nie wiem, do motorynki, no do czegokolwiek, tylko koło mi dajcie. O, ręka. No ręki nie zamontuję, lusterka też zamiast koła. Musi być jakieś koło, chociaż jedno, no jakiekolwiek, od żuka, od malucha, no cokolwiek. Piękne wyjście. Dajcie mi jakieś koło, nie bądźcie tacy. Tam też nic. O, stąd widać jakiś statek i drogę. Przynajmniej dzięki temu wiem, że nic naokoło nie ma, gdzie można byłoby coś jeszcze zabrać. O, może tutaj? Serio? Wydropiło budynek bez niczego? Nie!